Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym malutkim programie chciałem opowiedzieć na temat chorób, które wynikają ze złego żywienia, czyli po prostu chcę mówić o raku. A więc przyczyny powstawania raka w organizmie. Kontakt z produktami chemicznymi, kontakt z chemią, osoba, która zjada produkty zawierające aspartam, powodują powstawanie raka w organizmie. Przede wszystkim są to produkty takie jak jogurty, które w tej chwili tutaj w Hiszpanii i również w innych krajach zawierają aspartam. Są to gumy do żucia. Są to niekiedy pewne chipsy, które zjadacie, również zawierają aspartam. Tutaj w Hiszpanii już są takie chipsy, które zawierają duże ilości aspartamu. No i przede wszystkim zły system żywienia, stres, to wszystko razem powoduje, że organizm może mieć raka. Jak również woda, która jest na niskich wibracjach, która jest skażona, która nie jest zdatna do picia, pijemy taką wodę. Ta woda również może być przyczyną powstawania raka w naszym organizmie. Jak możemy z tym walczyć, czyli czym możemy zapobiec i wyleczyć tego raka, jeżeli już go mamy? A więc ja bym polecał takie proste metody, na przykład zioła, botycz. Jest to zioło występujące w regionie Polski. To zioło można parzyć, można pić. Drugim takim sposobem leczenia raka jest zażywanie z rana łyżki zmielonej maki. Maka znajduje się w Andach, rośnie na wysokości 4000 metrów. Jest to taki korzeń podobny do małej rzodkiewki. Ten korzeń się ściera, suszy, odpowiednio się go przygotowuje. Wychodzi taka mączka. Może być to maka czarna, może to być maka pomarańczowa, biała. Ja proponuję Państwu makę pomarańczową, ponieważ ma najlepsze właściwości, jeśli chodzi o leczenie raka. Również takim systemem dobrym na leczenie raka jest zbieranie huby z brzozy, starcie tej huby na proszek, suszonej już, i parzenie herbaty i picie tej herbaty również leczy raka. Moim sposobem zapobieganiu i leczeniu raka jest aronit. Aronit jest odpromiennikiem naturalnym, zrobionym z minerałów, wytwarzającym pole białej energii, na którym rak i bakterie patogeniczne bardzo trudno mają, żeby się rozwinąć. Czyli po prostu właśnie ten odpromiennik zapobiega powstawaniu raka w organizmie. Ten odpromiennik aronit, możecie go zakupić na linku pod YouTube'em. I on działa na takiej zasadzie, że wytwarza pole, które daje nam wszystkie kolory, które są nam potrzebne do odpowiedniego funkcjonowania, do odpowiedniego odżywienia, można powiedzieć, organizmu i naszej aury kolorami. Każda osoba potrzebuje różne rodzaje długości fal do tego, by funkcjonować na swojej własnej wibracji. Czyli jedna osoba potrzebuje więcej koloru żółtego, inna osoba może pracować fizycznie, potrzebuje więcej tego czerwonego. Każda osoba ma różnoraką wibrację i każdy z nas otrzymuje frakcje z aronita, które tak naprawdę są nam potrzebne do prawidłowego funkcjonowania. Także jest tak zrobiony aronit w taki sposób, że nasz organizm sobie przyswaja długości fal, długość wibracji, która jest tak naprawdę nam potrzebna do, by być zdrowym, by być osobą wypoczętą. No po prostu jednym słowem, żeby mieć tą stabilizację energetyczną na mniej więcej 7000 bowisów. To jest właśnie aronit. Także dodam, że to jest bardzo dobry wynalazek. Bardzo dobrze jest posiadać aronit, ponieważ on zapobiega właśnie wielu chorobom zakaźnym, wielu infekcjom. To jest właśnie aronit, którego możecie po prostu zdobyć u nas w naszej firmie. Ja bym jeszcze podał, że zażywanie maki, by uleczyć raka, musi odbyć się z rana. Bo dlaczego z rana? Ponieważ osoba, która pobiera makę, łyżeczkę tej maki na dzień, może to być taka łyżeczka od herbaty,
Jeśli osoba posiada większą masę ciała, może wziąć taką jedną łyżeczkę od zupy. Jeżeli rak jest zaawansowany, radzę brać taką właśnie łyżeczkę od zupy. Jeżeli jest w fazie początkowej, pobieramy jedną łyżeczkę małą od herbaty, maki, tak żeby już powoli zapobiegać działaniu komórek rakowych w naszym organizmie. To właśnie były takie uwagi, drodzy kochani, jak wyleczyć właśnie raka. Ja również dodam, że zrzucane są czemistralce i czemistralce też powodują powstawanie raka w naszym organizmie i zniszczenie odporności naszego organizmu na wirus. Także drodzy kochani, nic lepszego jak wotycz, maka, huba od brzozy, sparta, robienie herbaty z niej. To właśnie są środki, które zapobiegają właśnie powstawaniu komórek rakowych. I to właśnie chciałem Wam dzisiaj przekazać. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.